Nagrywam to ja, ponieważ świadectwo, które chcę tutaj opowiedzieć, nie zostało przypadkowo nagrane przez po prostu nasze problemy techniczne. Świadectwo uzdrowienia z 3 marca 2021 roku podczas modlitwy o uzdrowienie podeszła do mikrofonu Agnieszka. I opowiedziała o tym, że przez 8 lat borykała się z nerwami jej twarzy. Twarz jej drętwiała, paraliżowała się i zaczęła przychodzić nam z modlitwą o uzdrowienie tutaj do bedgoskich jezuitów, i usłyszała na, na modlitwie w naszym kościele. W sercu taki głos Jezusa, że On pomoże, ja pomogę Ci znaleźć lekarza. I rzeczywiście, jakiś czas potem natrafiła na kogoś, kto przeprowadził badania, zastosował odpowiednią kurację, i dzisiaj nie ma żadnych problemów Agnieszka, właśnie z tą drętwiejącą twarzą. Całe to świadectwo mówi taką bardzo ważną rzecz, ono jest dla nas niezwykle istotne, że Jezus uzdrawia też i może przede wszystkim przez lekarzy, i za to chwała Panu.